Partnerem podcastu i projektu Nie mamy planety B jest producent z banków i butelek filtrujących do wody kranowej marki Dafi. To jest 810. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku wracamy do lasu zadamem wajrakiem. Ósma Dziesięć. Podcast Gazety Wyborczej. Stanisław Skarżyński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku wracamy do lasu. Kiedyś robiliśmy z Adamem Wajrakiem taką rozmowę o tym, co się dzieje w lesie i dzisiaj chcielibyśmy do tego wrócić. Ale zaprosiłem Cię, Adam, do dzisiejszego odcinka, bo obejrzałem Twój wywiad dla TVN24, w którym powiedziałeś tak. Wycinamy las, żeby produkować samochody elektryczne, które de facto będą napędzane węglem. Czy mógłbyś to jakoś wytłumaczyć? Dzień dobry. Chodzi o tą słynną lec Izera, która stanowi, że jakby tereny leśne mogą być wymieniane na inwestycje. I rzeczywiście pod fabrykę Izery mamy wyciąć las. Co prawda podobno to jest jakiś strasznie marny las, ale jednak to jest las. No i co tu dużo gadać, Polska nie przechodzi za szybko transformacji energetycznej, więc większość energii produkujemy z węgla. Więc wycinamy las po to, żeby produkować samochody elektryczne, które będą napędzane węglem. Ja nawet bym się nie bał tak bardzo wycięcia tego lasu pod izerę, gdyby nie to, że uważam, że to prawo. Po pierwsze, jest niebezpieczne, bo to jest tak zwany lex specjalist, więc to po prostu psuje system prawny. Pod jedną inwestycję robimy jakieś specjalne rozwiązania ustawowe. To jest bardzo, bardzo złe z punktu widzenia prawnego. Po drugie, wydaje mi się, i to mnie bardzo niepokoi, że takie rozwiązania nie kończą się na jednym przypadku, że to jest taka strzelba prawna, która jeszcze wielokrotnie wystrzeli, i to mówią prawnicy, że po prostu to jest tak skonstruowane że może się okazać, że za chwilę będziemy mieli osiedle, które będzie miało panele fotowoltaiczne, ale jest jakiś las, no i trzeba wyciąć ten las i przekazać pod to osiedle, bo to osiedle też jest zaawansowane technologicznie, albo będziemy mieli, nie wiem, produkowali coś, co ma jakiś element związany z nowoczesnością i też znowu będzie trzeba wyciąć jakiś las, i, i oczywiście zrobimy to bardzo szybko i, i bez problemu. Straszne jest to, co jeszcze mówiła w tym programie Agata Szafraniuk z Client Earth, to jest taka organizacja prawnicy dla Ziemi, że potrafimy takie prawo mówiące, że natychmiast mamy wyciąć jakiś las, pod inwestycje zrobić w przeciągu paru dni, a na przykład zmienić prawa, które by umożliwiało powstawanie parków narodowych, nie potrafimy od ponad 20 lat. Więc to pokazuje jakby podejście rządzących do kwestii lasów, do kwestii ochrony przyrody. Wiesz, bo to jest tak, że jak powiedziałeś, że to jest jakiś bardzo marny las, ale czy nie lepszy jest marny las od braku lasu? Oczywiście, że tak. To znaczy, po pierwsze nieważne, czy on jest marny, czy nie marny. Oczywiście, że tak, że... że... Tereny leśne powinny się znajdować w Polsce pod szczególną ochroną, tym bardziej, że my nie mamy ich za dużo. To znaczy, ja chcę powiedzieć wszystkim, bo Polacy myślą bardzo często, są w takim Amoku, to jest jeden z takich przejawów takiej źle rozumianej polskości, że my mamy bardzo dużo lasów i jesteśmy takim wzorem europejskim leśnym dla innych. Już nie chcę się porównywać ze Skandynawią, bo to nie ma sensu z wielu powodów, ale. My mamy mniej lasów niż średnia europejska. Wszyscy nasi sąsiedzi poza Ukrainą mają więcej lasów od nas, jeśli chodzi na jednostkę powierzchni. I te nasze lasy nie są znowu takie bardzo fantastyczne. My mamy kilka perełek typu Karpaty, typu Puszcza Białowieska, o które trzeba walczyć. Natomiast większość to są po prostu okropne, sosnowe uprawy. Co więcej, nie każdy wie, że do powierzchni lasów wliczane są też zręby, czyli. Po prostu miejsca, gdzie lasu nie ma, tak naprawdę, bo został właśnie wyrąbany. W ustawie o lasach mówi się, że teren częściowo wylesiony też jest lasem, albo czasowo wylesiony też jest lasem. Więc jakby my musimy walczyć w tej chwili i też, co tu dużo gadać, mamy katastrofę klimatyczną. Ja bardzo sprzeciwiam się mówieniu. Że ta katastrofa nadchodzi. Nie, ona już jest, ona się po prostu rozkręca, rozwija i my musimy za wszelką cenę chronić jak najwięcej drzew i jak najwięcej lasów. Więc to prawo jest w ogóle postawione na głowie, jeżeli to weźmiemy pod uwagę. Wiesz, bo ja mieszkam w Anglii, i tutaj jest tak, że w zasadzie lasów nie ma. Szczególnie w tej południowej Anglii, gdzie ta cała rewolucja przemysłowa się zaczęła. Widzę po sobie, że nawet taki młodniak, który pewnie rośnie tam od 10 lat, to jest taka różnica wejść do niego i chociaż chwilę poprzepywać w miejscu, gdzie nie ma otwartej przestrzeni i, i coś się dzieje nad tobą, że wiesz, ja walczyłbym o każdy las, szczególnie, że na fundamencie z takiego Kiepskiego lasu może urosnąć, jeżeli da mu się spokój, lepszy las. Ależ oczywiście zgadzam się z Tobą. I być może ja bym nie był aż tak tutaj rygorystyczny, gdybym żył w kraju, który obejmuje jakąś szczególną opieką cenne lasy, prawda? Czyli jeżeli mógłbym spać spokojnie, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, jeżeli w Karpatach nie byłyby dożynane resztki naturalnych lasów, to wtedy ja bym sobie powiedział, no dobrze, no część lasów chronimy, część lasów nie chronimy i użytkujemy w jakiś sposób, bo je użytkujemy i użytkujemy w bardzo mocny sposób. Wtedy być może byłbym spokojniejszy, natomiast my mamy sytuację taką, gdzie cięcia w Karpatach trwają, w lasach bardzo naturalnych, czasami wręcz pierwotnych, gdzie ciągle w Puszczy Białowieskiej siedzimy jak na szpilkach, bo nie wiadomo co się stanie, czy ten rząd jednak nie będzie chciał zadrzeć jeszcze bardziej z Unią Europejską, czy nie będzie chciał czegoś ciąć, i jakby wynika z tego, że on jest w ogóle generalnie ta polityka jest bardzo, bardzo antyleśna i bardzo antyprzyrodnicza. I to w momencie, kiedy właśnie mamy katastrofę klimatyczną. To jest niepokojące, kiedy mamy ten obraz całościowy, jakby, czyli brak terenów chronionych ani na chwilę nie zatrzymanie cięć w tych cennych lasach. Więc jakby cała ta polityka jest antyleśna i ten leks izera jest jakby tylko taką wisienką na torcie. To znaczy my nie chronimy lasów naturalnych, ciągle nie potrafimy załatwić sprawy Puszczy Białowieskiej, ciągle tniemy Karpaty, wyżynamy Puszczę Bukową, a wyżynamy Puszczę Solską, Lasy Janowskie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I do tego dokładamy jeszcze ten okropny lex specialis, czyli lexizer I teraz pojawia się pytanie: jak z tego wyjść, tak? Wierzę w to, że następne pokolenie to jest moment, kiedy może się w Polsce rzeczywiście coś tak jakościowo zmienić, że młodzi ludzie, ci, ci naprawdę teraz młodzi, to są ludzie, którzy będą brać środowisko pod uwagę w swoich wyborach politycznych. Co zrobić, żebyśmy nie wykształcili następnego takiego pokolenia, jak to, z którego pochodzi, nie wiem, na przykład Andrzej Duda, który z łopatą pokazuje, jak sadzi drzewa i opowiada o tym, jak las się odradza. No tak, i on jest sadzi na zrębie i to jest po prostu, wiesz, okropne i jakby zabija ten prawdziwy las dwa razy, bo takimi sztucznymi nasadzeniami też zabijamy po prostu las, ten prawdziwy las, nie tylko cięciem. Wiesz co, natomiast ja jestem tutaj trochę bardziej, jestem optymistycznie nastawiony w ogóle, ale po pierwsze widzę, że jest bardzo duża zmiana w młodym pokoleniu i w pokoleniu, które nie tylko jest świadome, ale też zaczyna być świadome politycznie. Po drugie, wiesz, ja się zajmuję lasami od kiedy pracuję w Gazecie Wyborczej, czyli od 30 lat i miałem takie przez wiele, wiele lat, właściwie do 2017 roku, czyli do tej takiego dużego starcia o Puszczę Białowieską, miałem poczucie takie, że jest nas garstka, że jesteśmy wyizolowani, że jakby nie potrafimy się przebić do ogółu społeczeństwa z tym, co się dzieje z polskimi lasami, bo te niedobre rzeczy się działy już od bardzo, bardzo dawna. Takie olbrzymie cięcia naprawdę mamy w polskich lasach de facto od 2005 roku, więc to jest już naprawdę kawałek Czasu. ten ostatni czas wbrew pozorom pomimo tych wszystkich złych rzeczy napawa mnie nadzieją, bo po pierwsze ludzie poszli do lasów, to się wiązało z covidem, że nie wyjechaliśmy z zagranicy tylko poszliśmy do polskich lasów i ludzie zobaczyli jak one bardzo są cięte i to był szok społeczny dla bardzo wielu ludzi, powstała masa inicjatyw angażujących się w obronę i ochronę lasów, ich jest naprawdę bardzo dużo w tej chwili, no i lasy też, czego się nie spodziewałem, no jednak wjechały do głównego nurtu polityki. No może w PiSie jakoś o tym bardzo nie mówią, chociaż też mam sygnały, że zaczyna ich to niepokoić, ale pozostałe siły polityczne bardzo wyraźnie mówią o tym, że coś z tym trzeba zrobić. Więc mi się wydaje, że ta zmiana naszego stosunku do lasów i takie rzeczy faktyczne dokonają się bardzo szybko po najbliższych wyborach, które mam nadzieję też nastąpią bardzo szybko. Czy widzisz taki ruch, że nauczyciele na przykład do ciebie przychodzą z pytaniami, słuchaj, jak opowiadać o lesie, jak bo ty robisz furorę wśród dzieci, opowiadając o kupach zwierząt, o tym, co tam śpiewa, o różnych zwyczajach towarzystwa zamieszkującego lasy, z wyjątkiem myśliwych. chociaż o nich też piszesz w sumie. I czy masz takie wrażenie, że jest większe zainteresowanie nauczycieli, rodziców, jak to zrobić, żeby dzieci więcej wiedziały o lesie? Bo to pewnie musi się brać od tych dzieci, które chcą więcej wiedzieć. To jest zainteresowanie, które trwa już od dawna. I ono jest bardzo silne i bardzo mocne i myśmy z Tomkiem Samoilikiem wydali takie trzy komiksy, umarły i nieumarły las, opowiada o roli martwych drzew w lasach i że to jest bardzo ważne i one cieszą się niezwykłą popularnością. Później kolejny tom o zewpadlinie, jakim jest ważnym elementem w lesie. I wydaje mi się, że cała masa młodych ludzi, zresztą to są młodzi ludzie, którzy są wychowani na Discovery, na Animal Planet, którzy czytają, którzy oglądają masę filmów przyrodniczych, i wydaje mi się, że ta świadomość jest bardzo, bardzo duża, i wśród rodziców, i wśród nauczycieli, i ona się naprawdę zmienia na lepsze, i bardzo szybko, i to nie jest coś, co się stało, tak jak mówię teraz. Tylko dzieje się od dawna. Więc ja jakby jestem optymistą i też mi się wydaje, że wiesz, wokół przyrody, wokół lasów też tych pięknych, tych unikalnych, jak puszcza białowiska czy karpaty, no można konstruować coś w rodzaju takiego, wiesz, nowoczesnego patriotyzmu, takiego pozytywnego. I wydaje mi się, że my będziemy mieli w Polsce duże zapotrzebowanie na coś, co nas łączy, i lasy przyroda mogą pełnić taką rolę. Bo one są dobre zarówno dla konserwatysty, jak i dla liberała, jak i dla kogoś o lewicowych poglądach socjalistycznych, jak i liberalnych, dla kogoś z małego miasteczka, dla feministki, i dla geja, i, i dla każdego. Więc jakby tam się wszyscy gdzieś tam w tym lesie niewyciętym możemy spotkać. Tak, to jest fenomenalne, nie? że z jakiegoś powodu w tej prawicy doszło do takiego. Bo to jest przez to czyncie ziemię sobie poddaną, nie? Z tego oni wzięli ten pomysł, że można to wszystko zniszczyć, nie? A przecież mało jest rzeczy tak właśnie patriotycznych w tym dobrym sensie tego słowa, jak dobrostan zwierząt leśnych, żeby żubry miały się dobrze, bo żubry są wspaniałe i Polskie, żeby Orły miały gdzie mieszkać, żeby dęby rosły wysokie i świadczyły o, o, jak Dąb Bartek. O, Naszej tutaj tysiącletniej tradycji państwa polskiego, nie to jest w tym jakaś sprzeczność. To jest bardzo ciekawa ewolucja, bo ona nie tylko zaszła w Polsce, to jest w ogóle ewolucja prawicy wszędzie na świecie. To widać wyraźnie w Polsce, ale też widać wyraźnie w Stanach Zjednoczonych, że jeszcze taka prawica z początków XX wieku albo z XIX wieku, jak w wypadku Stanów Zjednoczonych, no to byli ludzie, którzy tworzyli parki narodowe, prawda, Yellowstone. To byli ludzie bardzo, bardzo mocno przekonani do takiej idei, właśnie koncepcji, Konserwatywnej ochrony przyrody, właśnie takiej symbolicznej, że to są nasze narodowe symbole, że to jest coś wspaniałego. I to gdzieś się skończyło, gdzieś zniknęło. Natomiast ta nowoczesna prawica, ona moim zdaniem wymyśliła sobie taki bardzo fałszywy, ale bardzo skuteczny w zdobywaniu głosów sposób mianowicie powrót do przeszłości. I ty, jako ktoś, kto mieszka w Wielkiej Brytanii, powinienś widzieć to najlepiej, tak? Czyli po prostu takie, no jak, jak nie wiem, Donald Trump mówi, Make America Great Again, tak? Czyli po prostu again, czyli znowu, od nowa. I w tym całym tym pakiecie tego powrotu do przeszłości jest coś takiego, że my będziemy mogli tą przyrodę użytkować tak jak kiedyś, czyli ciąć, strzelać i w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że jest nas więcej, że mamy nowoczesne narzędzia, które powodują, że te zniszczenia są o wiele większe. W ogóle tego absolutnie nie, nie, nie biorą pod uwagę, że jak, nie wiem, ktoś kiedyś wszedł do Puszczy Białowieskiej i wyciął coś piłą ręczną, to nie jest to samo, co wjazd harwestera, który wycina setki, a może, może tysiące drzew dziennie, prawda? Jakby ta cała prawica się zatrzymała na tym powrocie do przeszłości, do Dawnych, wspaniałych czasów, wstajemy z on odzyskujemy Wielką Brytanię, odzyskujemy Polskę, odzyskujemy Stany Zjednoczone itd. Tak i tak dalej. I myślę, że to jest powód, dla którego pożegnali się z ochroną przyrody. Ty się zajmujesz głównie lasami, ale razem z tym pojawia się też, wiesz, to wycinanie, strzelanie i czynienie ziemi sobie poddanej gdzieś się. Najszybciej odbija na zwierzętach. Jak to jest z tą świadomością ekologiczną, jeżeli chodzi o zachowywanie naturalnych warunków dla zwierząt do życia? Jest to chyba też nieźle i chyba to, to, co widzę po ludziach, którzy przyjeżdżają do Puszczy Białowieskiej, że oni mają świadomość tego, że ten las jest domem dla bardzo wielu dzikich zwierząt. Oni mają świadomość tego, że przez to, że ten las jest właśnie nieruszany albo jest niezmieniony przez człowieka, przez to jest domem dla takich niezwykłych zwierząt, których nie można spotkać gdzie indziej, jak na przykład dzięcioł trójpalczasty albo suweczka, tak najmniejsza europejska sowa. I oni się tym zachwycają, więc jakby jest taka duża świadomość w społeczeństwie. Tak jak mówię, ona jest rosnąca i ona mnie napawa naprawdę optymizmem. Doskonale wiemy, że zwierzęta potrzebują jakiegoś swojego środowiska, że, że tam nie może być ingerencji. W tym stosunku Polaków do dzikich zwierząt jest na przykład ciekawy taki nasz bardzo krytyczny stosunek do myśliwstwa, i myślę, że My w tym kręgu zachodnich kultur, jeżeli do niego należymy, to jesteśmy jednym z najbardziej krytycznych narodów odnoszących się z niesmakiem do polowania, do zabijania w lesie innych zwierząt. Dość powiedzieć, że chyba jesteśmy jedynym państwem na świecie, gdzie prezydent musiał zrezygnować z polowania, to znaczy kandydat na prezydenta, żeby zostać wybranym, tak? czyli Bronisław Komorowski, więc to nas bardzo wyróżnia. My lubimy obserwować zwierzęta, Lubimy być z nich dumni, z właśnie na przykład z takich zwierząt jak żubry, ale też na przykład wilki. W Polsce ta tolerancja dla wilków jest bardzo, bardzo, bardzo wysoka. To wszystko powoduje, że gdybyśmy jeszcze mieli bardziej świadomą klasę polityczną, to byśmy naprawdę szli w dobrym kierunku i też moglibyśmy używać tej przyrody jako takiego dyplomatycznego naszego znaku rozpoznawczego. To idzie nieco wbrew mojej intuicji, bo ja miałem taki pomysł dla Polski, że może jeżeli cały świat będzie teraz bardziej ekologiczny i będzie się rozwijał jakby we właściwym kierunku i możemy mieć taką nadzieję, to może Polska powinna być takim skansenem starych metod. Te 40 milionów ludzi, którzy tną, piłują, strzelają, wiesz, orają wszystko takim mordorem, żeby świat wiedział, jakby co było stawką. Ale wiesz co, powiem ci, że Polska bardzo nie pasuje do tego obrazu. Znaczy jeżeli patrzysz na dane krajów takich jak Norwegia czy Szwecja, czyli krajów, które wydawałoby się, że są bardzo liberalne i zielone, ich stosunek do przyrody jest okropny po prostu. Wiesz, Norwedzy mają decyzję parlamentarną na jakim obszarze mogą żyć wilki, wszystkie wilki, które wyjdą poza ten obszar są mordowane po prostu, wiesz. Akurat ten polski stosunek do przyrody, jeżeli nie jest wiesz pompowany przez złych polityków, tylko byłby Takim dobrym naszym znakiem eksportowym, to nie będzie mordor, tylko to będzie coś takiego, że w kraju, który nie ma za dużo lasów, bo tak jak mówiłem, ci tych lasów jest troszkę mniej niż średnia europejska, w którym żyje 38 milionów ludzi, czyli zagęszczenie mniej więcej jest takie jak w Danii, możemy mieszkać razem z wilkami, z niedźwiedziami, z żubrami i w ogóle nikomu się nie dzieje z tego powodu krzywda. Więc wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o takie, wiesz, podejście, Materialne do przyrody, wykorzystywanie przyrody, to Polska nie jest taka zła i takich złych przykładów w Europie jest o wiele więcej, takich naprawdę, naprawdę złych, brzydkich, nieładnych, tylko że one są sprytnie przypacykowane. I, i takim przypacykowaniem jest Skandynawia. Wiesz, ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby polski rząd. Jakikolwiek pisowski, niepisowski, wiesz, pochwalił się tym, że wybiliśmy jakiś gatunek na terenie Polski. Tak skutecznie. A właśnie przed chwilą zrobił to rząd duński. Rząd duński właśnie ogłosił, cywilizowany rząd, wybrany przez miłe społeczeństwo, właśnie ogłosił, że. Udało im się wybić wszystkie dziki, że zakończyli istnienie tego gatunku na terenie Danii. Z powodu ASF-u oczywiście. No ale tak czy inaczej, kiedy jest kryzys bioróżnorodności, no to brzmi po prostu jak brzmi, no brzmi tragicznie. Więc jeśli chodzi o to polskie podejście do przyrody, to uważam, że ono jest jedno z lepszych, i to zawsze mi powtarza Nuria, która tutaj przygląda się temu niejako z zewnątrz, ale też z wewnątrz. To bardzo mnie tym pocieszyłeś. Jest jeszcze jeden wątek, który ja mam z tyłu głowy, bo niedawno rozmawiałem z ekspertem Greenpeace'u o wodzie. I on powiedział, że lasy służą jako gąbka dla zarządzania wodą. To jest coś, co na przykład ostatnio pojawiło się w tym wątku, kiedy zalało Niemcy: że lasy w zasadzie i rozlewiska rzek, czyli te takie dzikie przestrzenie, są nie tylko miejscem dla bioróżnorodności, w całej skali, ale że one umożliwiają zarządzanie zasobami wodnymi. Czy myślisz, że to jest jeszcze istotny wątek, który może podnieść jakąś akceptację dla lasów? To jest bardzo istotny wątek i my mamy z tym też sporo problemów. Na razie to są historie pod tytułem Lokalne powodzie, ale na przykład polska część wschodnich Karpat jest pocięta. Okropnymi szlakami zrywkowymi. No i kiedy pada, to ta woda zamiast wsiąkać, y po prostu rwie tymi szlakami, takimi drogami zrywkowymi. Te drogi zrywkowe się zamieniają w pędzące potoki, niosą olbrzymie ilości mułu, ale to jest wynik właśnie takiego wręcz, powiedziałbym, nawet ja, ja to nie boję się tego słowa nazwać, bo tak wydaje mi się, że my traktujemy lasy w Karpatach w Karpatach wschodnich, czyli w Bieszczadach na Pogórzu Przemyskim, w okolicach Turniskiego, Parku Narodowego. Ja się nie boję tego słowa użyć. Niestety lasy państwowe traktują je na sposób tak. De facto kolonialny, tak? To znaczy po prostu bez względu na koszty wyciągnąć jak najwięcej materiału. I te sprawy wodne są bardzo, 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 bardzo widoczne w Karpatach. W puszczy białowieskiej też, która jest pocięta niestety rowami melioracyjnymi, nic z tym nic absolutnie nie robi. Białorusini robią u siebie po, po swojej stronie, ale po polskiej stronie nie, więc mamy odwadnianie lasu. Więc lasy są oczywiście bardzo ważne ze względu na, na gospodarkę wodną. Lasy, torfowiska, naturalne tereny zalewowe i wydaje mi się, że w ogóle w podejściu do przyrody i między innymi do lasów, my musimy przyjąć taką po prostu coraz częściej taką drogę nieingerencji, takie po prostu hands off, czyli po prostu zostawiamy w spokoju atmosferę nie emitujemy już więcej do niej gazów cieplarnianych, ale też zostawiamy w spokoju jak najwięcej biosfery. Zostawiamy ją, żeby ona sama mogła się odtworzyć, żeby sama mogła być takim naszym buforem między tym co się złego będzie działo z klimatem, a tym co może dotknąć nas. I lasy, w miarę naturalne lasy, są właśnie takim buforem, są takim zderzakiem. No już nie mówiąc o tym, że są bardzo dobrym, takim stabilnym magazynem węgla atmosferycznego. Więc jakby one mają całą masę funkcji od tego, że możesz tam po prostu pójść, zachwycić się, przeżyć niezwykłą przygodę, uspokoić się po to, że w w takim prawdziwym lesie, no temperatura jest niższa o kilka stopni niż w lesie posadzonym, już nie mówiąc o terenie wylesionym. Więc jakby mamy całą masę powodów, żeby lasy zostawić w spokoju, mamy masę powodów, żeby lasów jak najwięcej chronić, a niestety to, co robimy, to mamy właśnie leks Izera zamiast prawa, które umożliwiałoby tworzenie parków narodowych. A czy z Twojego doświadczenia, bo Ty może przeanalizowałeś tę drugą stronę tego medalu, czy to są rzeczywiście takie olbrzymie pieniądze, tak, w skali, wiesz, budżetu państwa albo PKB? Czy, czy to jest tak, że Polska, gdyby przeszła na odpowiedzialną gospodarkę leśną, no, no, czyli te lasy, które są sadzone, żeby je wyciąć, tak? bo, bo są i takie, czy to by była gigantyczna strata ekonomiczna, czy tak naprawdę nie? Dla całości kraju nie, niewątpliwie to nie byłaby żadna strata ekonomiczna. Natomiast wykształciliśmy taki przedziwny system, który nazywa się samofinansowanie lasów państwowych. To znaczy mamy grupę 26 tysięcy ludzi pracujących w lasach. Którzy de facto są uwłaszczeni na tych lasach, to znaczy ile wytną, tyle im brzęczy w kieszeni. W tej chwili średnia zarobków w lasach państwowych znacznie przekroczyła 8 tysięcy złotych miesięcznie. To są naprawdę duże pieniądze, do tego masz za darmo mieszkanie, często samochód i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo wpływowa politycznie grupa, bo nie dość, że te lasy państwowe to jest maszynka wyborcza, to jeszcze oni, ponieważ mają około 10 miliardów złotych przychodu, uwaga, nie dzielą się z budżetem. Tym, za bardzo tym przychodem, w bardzo małym stopniu, to mogą wydawać te pieniądze na różnego rodzaju, nazwijmy to, klientelistyczne akcje. Tu wybudują drogę, tam dadzą na ołtarz, tu na Straż Pożarną, na koło gospodyń wiejskich, na pomnik wyklętych, teraz, później może na coś innego. I to jest bardzo, bardzo duża siła polityczna, która się mocno trzyma. I w interesie lasów państwowych jest po prostu korzystanie z każdego możliwego lasu, dlatego oni blokują wszelką dostępną Ochronę lasów w Polsce. Tak to wygląda. To nie wygląda dobrze. Nie, nie wygląda dobrze, aczkolwiek jest świadomość taka polityczna, wiesz, że coś z tym trzeba zrobić. Wiesz, to już tak narosło. Mam kontakt z politykami. Nigdy żadni politycy się do mnie nie odzywali sami. Wiesz, musiałem za nimi ganiać i gdzieś tam im prosić, błagać i tak dalej. Pierwszy raz to jest czas, kiedy różni politycy z różnych opcji przychodzą, pytają się, martwią się, coś chcą z tym zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że wbrew pozycji. Dla lasów może przyjść dobry czas w Polsce. Tak, bo to, co jest w tym dobre, to że to nie jest tak jak na przykład z kopalniami węgla, że wiszą na tym całe społeczności, całe miasta. No nie, ale to są bardzo wpływowi ludzie też. Wiesz, polowania, leśniczówki, wiesz, takie rzeczy. Więc to jest wbrew pozorom bardzo wpływowa grupa. Różnego rodzaju szemrane fundacje, gdzie oni przelewają, wiesz, pieniądze z lasów. Na przykład i tu, nie wiem, kuria dostaje albo ktoś, więc to jest naprawdę... Dość e, dobrze osadzony system, natomiast myślę sobie, że też ta złość ludzi na to, co się dzieje w lasach jest w tej chwili tak duża, że to dłużej tak nie będzie mogło trwać. Tak, no historia uczy, że zawsze takie małe kliki, małe kieszenie łatwiej rozmontować niż rzeczywiście duże społeczności uzależnione od czegoś, co się musi zmienić. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo proszę. Państwa i moim gościem był Adam Wajrak, przyrodnik i dziennikarz Gazety Wyborczej. Producentkami dzisiejszego wydania były Martyna Turska i Julia Radziwiłł, a ja w imieniu swoim i pozostałych prowadzących zapraszam na kolejne odcinki podcastu 8.10 Gazety Wyborczej. Pozdrawiam, Stanisław Skarżyński. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej Partnerem podcastu i projektu Nie Mamy Planety B jest producent dzbanków i butelek filtrujących do wody kranowej marki DAFI.